Panie doktorze, gdzie produkowany jest hormon wzrostu? Hormon wzrostu produkowany jest przez przysadkę mózgową, uważaną za taki naczelny gruczoł dokrewny w organizmie człowieka. Jaka jest rola hormonu wzrostu? Głównie powoduje wzrost kości na długość, czyli generalnie wszelkie niskorosłości, problemy ze wzrostem wynikają z niedoboru hormonu wzrostu bądź jego działania. Jak poznać po tym, że przysadka w mózgu dziecka na przykład nie produkuje tego hormonu wzrostu, poza tym, że dziecko po prostu nie rośnie? Głównie z krwi się robi badania, ale również dla potwierdzenia tak zwanej somatotropinowej niedoczynności przysadki konieczne jest wykonanie również paru testów stymulacyjnych na wydzielanie hormonów wzrostu. Czyli podajemy jakiś lek? Substancje, tak. I patrzymy jak wzrasta. Jeżeli nie osiągamy wzrostu hormonów wzrostu, wówczas jest to podstawą do rozpoznania tych zaburzeń. Czy może być tak, że my po prostu dziecka nie wyleczymy? Czasami ten wzrost zahamowany wynika z innych ciężko ogólnoustrojowych ciężkich zaburzeń, schorzeń, więc wówczas musimy leczyć choroby podstawowe. Czy mamy jakieś leki dla dzieci czy innych, czy dorosłych, którzy mają niedobór hormonu wzrostu? Tak, są to preparaty hormonu wzrostu, które generalnie podajemy domięśniowo. Powiem szczerze, że zobaczyłam w internecie, że jest mnóstwo ogłoszeń. Możesz sobie kupić na przykład hormon wzrostu za 25 zł. Proszę bardzo, tak. Stymulator hormonu wzrostu stymuluje produkcję naturalnego hormonu przez organizm, nie podwyższając jego poziomu poza wartością fizjologiczną, a drugi mówi, że jest w ogóle opracowany przez doktora, uznanego specjalistę światowej klasy. Proszę bardzo, promocja 154 zł, 169. Ten jest wyjątkowo tani, 60 kapsułek 25. Nie, absolutnie, co to jest? Absolutnie nie możemy stosować takiego leczenia bez wskazań, bez kontroli. Ale przecież są mężczyźni, którzy chodzą na przykład na siłownię i biorą testosteron. Znaczy testosteron bądź inne anaboliki czy preparaty o działaniu zbliżonym do hormonów wzrostu, więc dlatego oczywiście one naśladują działanie, natomiast więcej robią szkody w organizmie. Poza tym, panie doktorze, te wszystkie preparaty są w tabletkach. No z tego co wiemy, hormon wzrostu nie wchłania się w ogóle. Tak, oczywiście musi być podawany parenteralnie, czy pozajelitowo. Dokładnie. Czyli w zastrzykach, których tutaj nie oferują, także to jest po prostu oszustwo. Dokładnie.